I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w This is the Police. No, szybkie ziewanko, bo się trzeba obudzić. Tutaj pewnie, oczywiście, wszyscy mnie kochają. Do roboty, daddy! Sprawdziłem sobie w poradniku, kiedy kończy się pierwszy akt, czy drugi akt. I będzie to około 103-104 dzień, czyli 20 dni jeszcze zostało nam do końca drugiego aktu. Czyli tak plus minus jeszcze 6 odcinków będzie. Chyba że niektóre dni będą wyjątkowo krótkie. A pójdźmy to. Tylko dostałem kasę. Dobra, kurczę, mogę też poprosić o parę rzeczy. Jedziemy z robotą. Czterech mężczyzn zatrzymało się koło restauracji. Nie, zatrzymało koło restauracji ciężarówkę, po czym wyjdzie do jej kierowcy. Zajście zgłosił kucharz, teraz przeszukują pojazd, a jeden z nich ma topór. Diz, co ty zrobiłeś? Trzeba będzie tych dobrze ustawiać, żeby ich potrenować. Ale mogę już na stary wysłać na jakieś szkolenie. Na kolejnej zmianie powinno wrócić tych dwóch z tamtej akademii. Czy tam z tego szkolenia od tych jakichś prosów, co? Byłoby na spokojnie. Czy spokojnie? Jestem ciekaw, jak by wyglądało to szkolenie, ile bez nam profesjonalizmu albo czegokolwiek. Otrzymaliśmy skargę od studentów, którzy twierdzą, że ich nowy nauczyciel... WF-u wyłudza od nich pieniądze w zamian za stopnie. Nieładnie tam gdzieś, nieładnie. Odmawiam poradzić sobie. Przypałem przez chwilę, że mi tam zginęło, bo to mi nagle zniknęli w dół, ale miałem sobie tylko zeszli, no to po czym wróci. Wow, shit! Trzy jednocześnie. Prawie że. Policjanci przyjeżdżają podczas przerwy do siłowni, kiedy Kimmer ich zauważa, próbuje uciec, ale drugie wyjście zamknięto grubym łańcuchem, a okno zabezpieczone. Mordo, spokojnie, chcę tylko pogadać. Pani zamiast szybko spinać na miejscu, stojącym z kwitu siłowni. Poczekaj, czekaj, dopiero do ślady zmiany. Podpalinę, dawaj! Elo. Ciekawe, czy gościowi faktycznie nic nie stało. Napaść. Starszy, bezdomny mężczyzna został przyłapany na poddawaniu moczu na ścianie katedry. Rozświeciło to parafianina, który widział zajście. Powalił staruszka na ziemię, zaczął bić go po stopach i krzyczał: ty bydlaku, nie zasługujesz na to, żeby stąpać po ziemi naszego pana. A, kolejny problem. Przed parkingiem ratusza zgromadzili się kierowcy protestujący przeciwko niedawnemu podniesieniu podatku od samochodów. Podpalili parę opon. Ale poza tym zachowuje się całkiem normalnie. Ja się widzę normalnie. Policznik widział tutaj... Numer alarmowy dzwonił się mężczyzna, szepcząc historycznie do słuchawki. Powiedział, że siedzi w kuchni, a Mephis teraz na rynka, to sobie przypadał. Napad z banem w ręku. Makler giełdowy...
Tony Bingham powiedział szybko do telefonu. Wpadłem właśnie na ulicę na Dubka w niebieskiej czapeczce baseballowej. Przyłożył mi do pleców spluwę i zabrał mu portfel, zegarek i złoty pierścionek. Zobaczyłem go znowu, kiedy szukałem budki telefonicznej, żeby zadzwonić na policję. Jest jakieś 10 metrów stąd, właśnie na niego patrzę. Puścimy kolejną. Jak byś musiał się nawalić, żeby pomylić z diabłem, swojego ziomka od kielicha z diabłem? Na ulicy znajduje się kilka osób, w tym dwoje mężczyzn w czapkach strasznych. Z czarnoskórego, z odbiorego, obserwuję odbiorego. Okej, okay, obserwuj, a z podejrzanym uderzać. Co, sam się zastrał, czy co? Wystrzał ostrzegawczy, na przykład mój kobiety wykorzystał szybkie tarcze, pazarem go. Zero, czy to bardziej zaporem. Jeżeli nie będę chciał odwiedzać się księgarni, żeby zareklamować swoją biografię, to mam bezpieczeństwo. To jest dzięki temu, wolałbym, żeby wziął co innego, no ale nasz ziomek jest skoczony. Weteran Daniel Crockett twierdzi, że jego sąsiad student ciągle z hamu na ganek. Słuchajcie, prawie wszystko pokryt jest już gumno, to nie skończy. Oj nie! Oj nie! Ale że studentowi nie ten. Studentowi nie szkoda po prostu czasu na to, nie? Dyer Ortiz, rozwścieczony kolejną falą cięć budżetowych, w fabryce zaatakował swojego szefa i dotkliwie go pobił. Współpracownicy zaniepokojeni, że pan Ortiz zwariował, wezwali policję. Jednak szybki pracownik grupy powiedział, co następuje. Zawsze mieliśmy problemy z Adairem, często się denerwuje, ale tym razem jest inaczej. Jego oczy są przekrwione, warczy jak dzika bestia, a zaraz wrzuci szefa do kadzi z płynnym metalem. No to co wy idioci, może byście go powstrzymali, nie tylko stoicie z boku i się przeglądacie. Kolejna ta się skończyła, no. Pójdźmy to. 3 kasety jednego dnia. Oh, come on, serio? Takiego ma na tym kanku, żebym ciągle tam psy przychodzą i srają na niego. Świadek widział w porcie kilka samochodów eskortowane przez grupę ludzi, wyładowywali coś podejrzanego z jednego z kontenerów. Adair Ortiz stoi nad kadzią z płynnym metalem, ma na sobie kombinezon ochronny i trzyma nieprzydanego szefa za gardło, warcząc jak potępieniec. Odepchnij od kadzi. I proszę o dalsze. Ten strzał ostrzegawczy to raczej by niewiele dał. Coś tak mi się wydaje. Dostaliśmy anonimowy cynk wskazujący na to, że w miejscowym salonie samochodowym ma miejsce przemyt na heroiny. Według informatorów narkotyki są schowane w oponie zapasowej, sami zobaczycie. Zobaczymy. Na komendę.
mogłem się tego spodziewać akurat. Dobra, kolejny dzień w takim razie. Okej, to ciekawe was na konkurs. Dobra, idź sobie. Tak, Darius, idź, idź. Dobra, możesz iść. Chyba, że chyba sobie żartujesz. Nie, nie możesz. Dobra. Niech będzie to. Wyszkę mogę mieć jeszcze jednego śledczego. Jeszcze mogę powiedzmy ruszyć. Może 33 typu. O, wreszcie ktoś fajny wszedł. To mi się podoba. No to chyba porówna, nie? Dobra, panie Atibus, proszę mi tutaj. Tutaj dziewnę tą panią na szyb B, tą panią na szyb A. Dobra, w sumie akurat jeśli chodzi o detektywów, to jest bez znaczenia, więc iść co na to. Napad zwariował w ręku. Trzy pijane kobiety weszły do salonu całodobowego, wzięły butelkę dietetycznej koli, kiedy sklepikarz poszedł na zaplecze, weszły za ladek, chwyciły strzelbę i zerwiły sprzedawcę. Po policji zadzwoniła jego żona, która mieszka na drugim piętrze. Braci. Tam braci je właściwie. Nie wiem powiedzieć. Otrzymaliśmy telefon z zakładu fryzjerskiego strzyżowcy. Mężczyzna w kapturze i okularach przeciwsłonecznych poprosił o fryzurę, w której nikt go nie rozpozna. Fryzjer Emmett Brooks podejrzewa, że człowiek ten może ukrywać się przed policją. Zgodzi się na przerywać na blond, coś tu jest nie tak. Tak, na pewno coś tu jest nie tak. Sfałszywa alarm w nic. Carmelo Cowan walczy z 23-letnim chłopakiem swojej 42-letniej matki. Sąsiad wezwał policję i powiedział, że ciągnie się to już jakiś czas. Zaczął się od krzyków, ale później zaczęli się bić i szybko rozpętało się piekło. Syn wyciągnął broń i zaczął strzelać. Kobieta dostała kulkę w nogę, a jej chłopak co najmniej 3 w żołądek. No nie za tą rozrywki mają. Kobiety dobrze się bawią, piją alkohol i rozwodzą w sklepie jedzenia. Kiedy widzą policjantów, jeden z nich bierze strzelbę i otwiera ogień. Znaczy, że się skończą na boje. Łatwo. Mój to też trzeba być słuszny szkolenie. Dawaj, to się żaden wsparcie. Nauczycielka Karolina Cunningham zgłasza, że do przedszkola wtargnęła Aleftina Wasiliwa i próbowała porwać swojego syna. W placówce wiedziano, że po rozwodzie straciła prawo do opieki nad dzieckiem, więc kiedy próbowała wyjść z budynku, zatrzymała ją ochrona. Podejrzana zamknęła się w jednym z pomieszczeń, żona by wypuszczono ją z synem. Okej, problem, jajeczka. Kiedy co, ta babka ma dwa te stripesy, w sensie dwa te paseczki, a jest taka chujowa. Starsza niepełnosprawna kobieta ogląda ze swojego okna, jak matka uderza w twarz swojego małego syna, po czym zaczęła go topić w zadmuchiwanym basenie. Szybko wysyci kogoś na ratunek. No, oczywiście. Podejrzana osobnik. Młoda kelnerka twierdzi, że do restauracji, w której pracuje, wszedł ścigany przez policję mężczyzna. Nie pamiętam, jak się nazywa ani co zrobił, ale w telewizji mówili, że jest bardzo niebezpieczny.
to prawdopodobnie jest fałszywy alarm. Wziąć dziecko, a potem mówisz, jak chcę do tatki, w tym momencie, jak ktoś mógł otworzyć okno. Dobra, typy wracać, bo potrzebuję wysłać czwórkę na tę. Czwóreczka nie jedzie. Dobra, panie Boy, udało nam się zburzyć park niedaleko wieżowca, ale mamy teraz inny problem. Zaczęliśmy już roboty, ale nocą ktoś zakrada się na plac budowy i kradnie nasze materiały. Albo moi strażnicy są głusi, albo pomagają złodziejom. Przyjdźcie paru ludzi, niech okrążą teren i złapią podejrzanych. Tylko nie zabierajcie złodziei na komendę. Sam się skurczybykami zajmę. Dobra. Wysyłamy całą resztę. No i co? Dobra, to się powinno... Czy ci powinni wszyscy wrócić, zanim to się skończy, więc... 9-11 in progress. No nie wierzę! Serio! Ja pierdzielę! Kto do czegoś takiego wzywa policję? Przecież też mogę po prostu poczytać, co się tam stało, a nie na YOLO wysyłać od razu ludzi. Paweł Holub powiedział, że zeszłej nocy zapłacił dziewczynie za spędzenie z nim nocy, rano ją pożegnał, ale kiedy później zajrzał do szafy, zobaczył, że zniknęła biżuteria warta 3000 dolców. Pan Holub jest przygotowany, by pokazać policji, gdzie zwykle można znaleźć dziewczynę. Dobra, to ta czwóreczka nie idzie. Bójka. Czterech czarnych mężczyzn z łopatami i wykrywaczami metalu chodziło wzdłuż plaży, aż trafiło na coś innego. Z początku spieszyli się, żeby to wykopać, ale zanim jeszcze skończyli, zaczęli przeklinać i kłócić się o podział łupu. Mężczyzna z siwą brodą zmęczył się wreszcie jednym z towarzyszy i uderzył go w głowę wykrywaczem metalu. Ofiara padła na ziemię martwa. Szczegół to wykrywacz metalu, że od razu padł typ martwy. Albo inaczej, jak mocne było to uderzenie. Pozostałych trzech nie odpuszcza. Świadek zadzwonił na policję i radzi, byśmy się pośpieszyli. Dobra. A i 8000 dolarius. Spoko. Klub nocny Lucyfer. Kurde, ci nie zdążą teraz wrócić. Porwanie. Trzy nowe klapki, dobra. A nie, dobra, bo tu jest powtórka. Czyli jeszcze jeden dzień będę musiał poczekać, czy jeden dzień, jedną szychtę będę musiał jeszcze poczekać. A ty właśnie, a propos szychty. To rzućmy do tej pory śledczych. Jeszcze właśnie... A może nie tych lepszych, tylko właśnie tych gorszych. Tę trójeczkę. Tego się musiał. Dobra, jeszcze Harasun wyrzucimy i zamiast Hala damy Belcher, żeby tak, żeby też trochę ich podlewelować. Choć w przypadku śledczych to jest chyba trochę zbędne. Chyba nie zdążą. Wiązała się bójka. 3000, 1200... złot. Dobra, ryzyk fizyk. Może poproszę o support. A wręcz mam nadzieję, że to zrobię. Bo oni chcą tego olewać, a oni tego ale oni sobie prawie na pewno z tym nie poradzą. Lordy, wezwijcie wsparcie.
O, dobra. Zobaczymy, może sobie jednak poradzę. Trochę wątpię, ale kto wie. Bo w sumie tych dwóch, bo tam było chyba było 10, ale ta dwójka jest prawie jak 4. Czy 4, 160, tu jest 300, czyli kolejny, nie, tu już jest normalne, czyli 5. No tak 5,5 typa tutaj mamy, w tej czwórce. Tłum na parkiecie wrzeszczy, a ludzie czołgają się, usiłują stać. W tym samym czasie muzycy na scenie walczą z co agresywniejszymi fanami. Utoruj drogę za pomocą pałek. Wokalista zaczął wydzielać się do mikrofonu. Jebać policję, szczam na psy. Tłum szarżuje na policjantów. Wyciągnij paralizator, by w razie czego poradzić napastników. Zestrzel głośnik. Może tu się uspokoić, wybiegnij z klubu. Głośnik. No fuck you! Serio! No nie wierzę, jak ludzie przeżyli, to no, oczywiście musiał zginąć ktoś inny. No ja pierdolę. No dupy z taką robotą. Nie berć, nie możesz. Okej. Czas poczuć trochę ognia w mózgu. Aha, według najnowszego raportu policja Freiburga zatrudnia studentów Akademii Policyjnej z najniższymi stopniami, co zastanawiające nie tylko dla ciebie, ale i dla całego miasta. W ciągu dwóch dni wyszli co najmniej 4 funkcjonariuszy na szkole, skoro sam nie potrafi się niczego nauczyć, to gości po prostu na listą. Ja jestem bardziej zdania, że jak ktoś się nie chce czegoś nauczyć, to się nie nauczy nawet na kiedy rzecz, bo to chciał mu z tym pomóc. Jest to średnio moja wina. Co, ale to powinno koordynator już opłacać, a nie. Biurowy przyszedł do pracy wcześniej niż zazwyczaj i usłyszał wystrzały oraz krzyki na ulicy dachu. Zawsze wrócę na najwyższe piętrze, ale nigdy wcześniej nie zauważyłem czegoś takiego. Pete Simmons, no nie wierzę. A ej, czy to jest nawiązanie do agentów tarczy? W ogóle do tego duetu, bo gra w sobie powstała przed serialem. Bo nie wiem, czy Pete Simmons, czy to jest takie, wiecie, całe nazwisko amerykańskie, czy to jest w tym przypadku jest tylko nawiązanie do postaci właśnie z Marvela. Kto wie. Właśnie do tego duetu Pete Simmons. Przeciwnicy aborcji... Boże, absorcji. Aborcje zablokowali wejście do kliniki, są bardzo agresywni, wykrzykują różne hasła. Aborcje do morderstwa, aborcje do grzech, nikt nie ma odwagi, żeby do nich podejść, ale każdy pielęgniarki był się w budynku. No, zgadzam się z tym, jeśli chodzi o to pierwsze, bo czy to... W sumie, co wiecie, jest więc... Dobra. No, zgadzam się z tym, że aborcja to jest morderstwo, tak? No... For fuck's sake! Grupa przesadników rzucała na chodnik portfele przywiązane do dziennika, za którą potem ciągnęli się zdać się bez sprzętu na naszym podłoku. To nie pierwsza skara korupcyjna w grupę. Przynajmniej jedna z ofiar tak się wystarczyło, że wrzuciła do dziennika, że tam się odnosi, gdyby nie zyskała. Migranci wymagają się trochę po drugim jedzeniu, gdy wpadają pod mnie różne rzeczy, jakby to było zabawne. Nie przejmowałabym się, ale gdy zauważyłem, co się dzieje, zaczęli się skarżyć.
próbowałem rozmawiać z tą sługą i tak nie dałem uwagi przy tego, ale potem zbierałem swoje, czyli klasyka. Proszę przysłać do mnie kilku funkcji na ruszu, może poprawić i bliżej, a potem pracuję. Nie ma tylko wypowiedź, bo skończyłem na kruszu, bo nie jesteśmy na Anki, będzie bez kucharzy. Na ulicy leży banknot 100-dolarowa, grupa ukryty w alei zastawku wygląda zza rogu. Zadzik pociągu z drugiej strony. Malcyk. Oszustwo. Pragnący zachować anonimowość mężczyzna podał nam adres kogoś, kto jest zaangażowany w produkcję i sprzedaż fałszywych dokumentów, zaświadczeń oraz innych niezbędnych dzisiaj papierów. Jego ceny poszły ostro w górę, a jakość pozostała tak samo kiepska jak wcześniej. Co śmierdzi mi to fałszywym alarmem, to be honest. Ale sprawdzę tak na wszelki wypadek. Dobra, i teraz puścimy białego Rosjanina. To też po spoko. Namawiam poradzić sobie. Proszę bardzo. Dwie osoby. Kradzież. Kasjerka w sklepie z kamieniami zauważyła, jak jaskrawo ubrana Meksykanka wkłada replikę monumentu Friburga do torebki. Potem dalej robiła zakupy i przymierzała różne rzeczy, więc zaczęłam za nią chodzić. Zapłaciła gotówką za wszystko poza figurką. Wezwałam ochronę, żeby ją zatrzymać, ale pojawił się jakiś duży facet, który kilka uciekał. I proszę, a jednak prawda. Nikt nie przychodzi otworzyć drzwi, więc funkcjonariusze wyważają siłę i wkraczają do mieszkania. Z jednego z pokoju wyskakuje mężczyzna w okularach i pokazuje legitymację agenta federalnego. Agenta federalnego, dlatego masz ten barbecue. Sprawdź legitymację. Nie wiem, jak ten sal powinno przetrwać, ale dobra. Wykazaliśmy się... O, pięknie, jeszcze do mnie sobie odpoczął. Wykazaliśmy się incydentem i pobiliśmy jednego z tych skutków imigrantów pałą. Przez następne pół godziny straszyliśmy resztę i od razu zmądrzeli. Już nie podoba sobie przygotowane jedzenie. Pani French była taka wdzięczna, że poczęstowała sałatką krabową i sakę. Tych może krabową. Nawet w domach nas tak nie rozpieszczają. Dla tysiaka... średnio, ale na to, że gości sobie wypłoszą tak na ręce darmo? Robi. Leroy Everett zauważył dwóch, według niego, upalonych nastolatków, siedzących na poboczu drogi i grających w rosyjską ruletkę. A? Nie. Wy dwaj się już nigdy się nie wybieracie. Niestety dla mnie, bo... Przecież nie, bo w sumie jest koniec dnia prawie na tym. Nic się takiego nie stanie. Przychodzień zauważył kilku zamaskowanych bandytów uciekających z banku z dużymi torbami wybiegającymi do aparatowca. Myślę, że kilku robocił rapusiów było rannych. Spoczy. Pełny skład. No i dobra. Mimo to koniec dnia, to puścimy sobie coś takiego. No, takie smyczki sobie pograją na koniec. Zobaczmy tę imprezę. Kogo bym tu wysłał jeszcze z tej szykty? Z detektywów też nie. Znaczy nie z tej drugiej szykty przydałoby się kogoś tam.
ogarnąć. Naomi Rutherford poważnie się obawia, że miasto jest ponajeżdżane przez komunisty. Byli tuż pod moim oknem, cała rodzina ubrana w czerwone dresy z wypisanymi literami ZSRR. Nie uderzałam jeszcze nikogo z sierpem i młotem, ale czuję, że w sercu jak przez ostatnie 200 lat przelewaliśmy krew za naszą demokrację, nie oddamy kraju tym komuchom bez walki, niech tylko spróbują nas zaatakować. Brzmi jak fałszywa alarma, ale dobra. Niech to też sprawdzi. Jakby coś się jeszcze stało, to... Może znowu, żeby musi wysłać. Odźwierny leci nie przed... Led to ma chyba w klacie. Odźwierny leży nieprzytomny na podłodze. Widać nie działa, na schodach widać pełno krwi. Otóż odźwiernego. Dobra, jednak żyje. Chyba. Gdzieś na szczycie schodów słychać krzyk kobiety, a potem strzał. Odźwierny zaczyna odzyskiwać przytomność. Biegnie w kierunku dźwięku. Na schodach leżą zwłoki. Kobiety ubrane w szlafro. Przestępcy zaszyli się w mieszkaniu. No i szkoda babci. Już tam granat ogłuszająca. Więc na komendę, jako dowód, w tej sprawie. 311A się coś dzieje. Spokojnie zdąży, będzie powracać. Bójka. Kilka dziewcząt wdało się w bójkę, czekając w kolejce po bilety na koncert Larego Pistola. Okej. Okay. No tak, Fitzsimmons. Wieczka, w sumie też możemy słuchać. Are you fucking kidding me? Spadną klatki. Padło, świetnie. Ale co, tu jest wymiana, tu jest kolejne do wymiany, tylko... Co te... Nie, czekaj, nie, to jest to. Ewentualnie to i to. Zamiast tego misiek. I to na koniec jak coś. Dobra, no spróbujmy coś z tego ułożyć. Gladys McCain, matka dziewczynki. Nie, McCain chyba. Rozwiedliśmy się z mężem i niedawno złożył wniosek o przyznanie pełnej opieki nad Alex. Czy Alex? Nie, Alex. Mój prawnik mówi jednak, że szanse ma zerowe. Myślę, że on też to wie i postanowił mnie czekać na decyzję sądu. Jak zwykle wziął, co chciał, jak każdy alkoholik. Ale jak mógł tak skrzywdzić własną córkę? Pewnie poprosił o pomoc jednego z tych swoich kumpli. Lubią sobie popić i zawsze tą gotelinę rozrabiać. Cała ta jego rodzina to banda alkoholików i same kłopoty. Okej, okay, czyli wbijali sobie. Ojciec. Po pierwsze, od ponad miesiąca jestem czysty jak łza i regularnie chodzę na spotkania AA. Po drugie, spuszczam Alex z oka najdłużej na sekundę. Tego dnia na placu zabaw podszedł do mnie Timothy Gallagher. Świetny gości, rozmawialiśmy dosłownie przez chwilę. Moja córka bawiła się przy pagórku. Kiedy się odwróciłem, by na nią zerknąć, już nigdzie jej nie było. Podejrzewam, że Gladys ją podprowadziła, bo chce nastawić sędzie przy... Sędzie Gobu mogło być przeciwko mnie. Uważa, że nie nadaje się na ojca. A jak tak patrzę, gościa chce popić, czy jak słucham bardziej, czy widzę po tych zeznaniach, jak chce popijać, no to też nie wiem, czy faktycznie nadajesz na ojca. Timothy Gallagher, przyjaciel z AA. Tak, spotkałem w parku Gordona z córką i chwilę rozmawialiśmy. Miał pobawić się z nią na pagórku, więc uścisnęliśmy sobie ręce i poszedłem. Aha, dobra, czyli. Czy to jest ten Timothy? Dobra, czy nie, to nie to. Adren, nastolatek w kostiumie kukurydzy. Rozdawałem w parku ulotki. Pamiętam dwóch mężczyzn pijących z gwinta whiskacza na ławce koło kolejki górskiej, a niedaleko bawiącą się przy pagórku dziewczynę. W niebieskiej sukience. Dobra, zgadza się. W pewnym momencie przykucnęła, żeby podnieść coś z ziemi i podeszła do niej starsza... starsza kobieta. Wzięła za rękę i razem odeszły. Kobieta szła, jakby kręciło się jej w głowie. Okej, okay, czyli to pewnie będzie to.
to i to. Te trzy są na pewno prawidłowe. Te cztery nawet. No bo patrzcie, bo tutaj jest bardziej sugerowanie, że to ojciec zabrał. Czyli okej, może jednak się stara i faktycznie. O, czekaj. A nie, dobra, jest tak, żeby wybrać. To może być faktycznie on. Eric Holmes pracownik nie zauważył nic podejrzanego. Jakiś pijany kierowca wjechał w śmietnik na parkingu, zostawił ze sobą trochę jasnej farby i odjechał, jak gdyby nic się nie stało. Czy to jest to? Chyba nie, bo to jest ewidentnie ostatni. Tak? Nie, dobra, czyli coś się tu nie zgadza. I niestety muszę jeszcze jeden dzień poczekać, ale to będzie dopiero w kolejnym odcinku do ogarnięcia. No ten, jak skończy się ten dzień, to zakończymy też i odcinek. A niech mają jakiś support, żeby takie okrągłe support mieli. Szybcikie panowie. I tylko wy chcecie iść do domu. No i kończymy dzień. Aha, dom niby wypoczął, a w sumie to dalej jest zmęczony. No to o co chodzi? Okej. Okay. W kolejnym odcinku będziemy kontynuowali wiadomo fabułę, ale póki co ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do miłego. Cześć!